Hej, witajcie w Cify 5, Hiszpania Vox Populi, patrzę społeczności, no i siadłem teraz nocną porą do nagrywania. Dawno w Cif 5 nie grałem, no ale oczywiście pamiętam, że bardzo przyjemnie się ten ostatni odcinek skończył, bo udało się po latach dosłownie tutaj zdobyć ten Kabul. Pancerny Kabul padł. Już pancerny nie jest, także bronić go może być trudno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale mamy nowe miasta, Kabul, Toledo, Santiago. No i stare problemy. Grek ciągle z nami się bije. Nawet tutaj Kordobę, szanowni państwo, zaatakował. Mnie niestety, z uwagi na to, że skupiałem się na wojowaniu, spadło zadowolenie. I to niestety poniżej 35. Myślałem, że poniżej 25 robią się problemy. A tutaj, kurczę, poniżej 35. No i jest źle. Jest źle. Nawet bym zawarł pokój, gdyby się dało. Bo Grek się w tym momencie na pokój nie godzi, mimo tego, że tutaj ma na minusie. On ogólnie te wojny przegrywa. No ale gospodarczo wygrywa i dlatego się nie godzi. Także jesteście ciekawie, szanowni państwo. Jeszcze będę kombinował, za chwilę będę się starał zwiększyć powyżej 35% tutaj to zadowolenie, żeby problemów nie było. No robimy kulturkę. Za chwilę też będziemy mogli robić naukę, generalnie przestawić te miasta tutaj na badania albo właśnie kulturę. Zobaczymy. Zobaczymy, co nam da jakieś tutaj punkty. No albo pokój, może się zgodzi. Bo on przed momentem chciał zawrzeć pokój, ale jak zdobyłem ten Kabul, to już nie chce. Także takie ciekawostki. No i wybiliśmy się tutaj, mnóstwo jednostek, ja straciłem. Grek jeszcze więcej. Fajnie by było Chinkę do tej wojny namówić, ale niestety się nie godzi. Korporacje jakieś z Kubana ma. Ma technologie, którymi mógłbym handlować, ale strasznie drogie, się nie godzi na żaden tego typu układ. A, bo oni tam się coś tam bili. Albo ona się z jego sojusznikiem biła, z tym Szwedem, i to teraz się nie da? To jest dziwne, bo ona się z nim formalnie nie biła. Ale to tutaj działa inaczej, to dyplo tutaj działa inaczej. Chyba przez to, że jest w sojuszu właśnie z tym Szwedem. Tak mi się wydaje, że mniej więcej to o to chodzi. A on się bije też z Arabią teraz i dlatego ta Praga tam od północy mnie atakuje, także masakra jakaś. No, mają ten defensywny pakt. O, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Będziemy, szanowni państwo, kombinować. Tu strzelić jeszcze chciałem. Szkoda, że typa nie załatwię, nie zabiję. Niewiele zabrakło. Ja przypominam też, że mam tę kulturę i naukę za zabijanie tych jednostek, także mnie wcale, słuchajcie, pokój nie jest jakoś szczególnie potrzebny. No, za wyjątkiem tego tutaj. Tylko ze względu na to potrzebuję tego pokoju. Ja tutaj mocniej się bronię niż atakuję, także chcę, żeby oni mnie atakowali. Tu się ustawiłem. Tu za chwilę będziemy się cofać. No. Choć nie wszystkim też. No dobra, zobaczmy, co się podzieje. A, bo Grek mnie potępił, ja potępiłem Greka. W trakcie wojny. Stuletniej. Czy to, kurczę, nawet 500-letniej już. Ale możemy go przeprosić oczywiście. Czemu nie? Znowu? Co za dziwy tutaj jakieś się, słuchajcie, dzieją. No, atakuje tak jak myślałem, że będzie. Tu jak mi w ogóle spadło? Też ciekawe. Ten strzelec tutaj był zdrowy. Ale trochę oberwał. Uj, to mnie ciekawi. A nie, to jest to ranne, dobra. To mi krzywdy nie zrobi, chętnie bym to załatwił jakoś. Oj, wali moje działo polowe. 33, słuchajcie, bardzo niefajnie. Trzeba się będzie chyba cofnąć. Znowu tego dużo się narobiło. Nie, no masakra, on ma kilkadziesiąt tysięcy złota z tego, co tam pamiętam. No tak, Grecja jest okropna, też tak uważam. Dobra, to mnie interesuje. Zwiększy się, zmniejszy. Mogłoby się poprawić. Tak się wyrażę. Mogłoby się poprawić.
Nie no, zostało tak i ciągle to 200, kurczę. Złota mam dużo. Ale tutaj właśnie mam te problemy, wiecie, z tym zadowoleniem i dlatego tak zabiera te złoto. Co turę chyba. Dobra. No, to widzieliśmy. Tu zarobiliśmy trochę. Fantastycznie, cudownie. Ile jeszcze? 12 tur, to jeszcze gorzej. Ja pierdziule. No idziemy tak jak szliśmy, bo tu są te jednostki morskie, które chcemy bić. Dwie fregatki. Jakbym to strzelił, niewiele zrobię. Patrzcie, jaki mam kary, cholera. Niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Podmienił jednostkę. Gdzie jest tamto dziadostwo? Nie wiem. Dobra, na tym się skupiamy, słuchajcie. Jezu, jak ja słabo biję. To jest masakra jakaś. To bym chciał załatwić, ale nie mam tu takiej jednostki. Ani jednej. Tu jakbym się chciał, kurde, strasznie poboli. Strasznie, straszecznie. Jakbym teraz tym strzelał, no też nic nie zrobię. Szczególnego. To mnie będzie mogło tu pyrgać. On jest zdrowy, on tu wytrzyma, to spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Jakbym to chciał strzelić, też temu niewiele robię. Masakra jakaś normalnie. Muszkieter by mi się tu przydał. Skąd ja mogę wziąć muszkietera? Czy ty będziesz miał zasięgi, chłopie? Nie, nie aż tak, nie aż tak. Tu go chcemy zaatakować? Nie, niech nas atakują. Tu cierpliwie czekamy. Słuchajcie. Tak mi się wydaje. Tu Z2 bym działa zostawił, te ranne w szczególności. Bo tu może coś przypłynąć, a to już zabieramy na front. To byśmy zostawili. Robotnik by mi się przydał. To też bym tu zostawił, tak na wszelki wypadek. Ja najchętniej bym tę armię wziął tędy. To Sian. Bo się kochamy z Chińczykami. Ja jeszcze z nimi pakt obronny bym chciał. Ja wziąłem z nimi ten pakt? A nie, czekajcie. Nie mogę teraz. No ale będziemy jeszcze próbować. Tylko musi mi się jeden z obecnych skończyć. No ale tędy jakby Cape Town zaatakować, chociaż kurde. No bo balić to 200 tur. Przecież masakra jakaś. Ale z tej strony łatwiej by było Greka ugryźć niż tędy. Ale no przecież nie mogę Cape Town nie ruszyć. Muszę przejść tędy, czyli musiałbym je zdobyć. Ale nie no, masakryczny jest ten balans, bez kitu. Strasznie dziwny, słuchajcie, straszecznie dziwny, to by mi się przydało. Ale chyba zainwestujemy tę kulturę. No, chociaż tutaj żywność, produkcja też jest problemem, też mam sporo niezadowolenia. To mógłbym robić taki wiatrak. Się głupie też nie wydaje. No. Jakbym tu, patrzcie, już się zmniejszyło, jest 9 turek. Tu, fajne rzeczy, ale też bym dał. Jest 36, kurde, mogłem nie strzelać. Mogłem nie strzelać w sumie. Zapomniałem. A tu nie ma co robić. Chociaż jednostki mogłem robić. Chciałem sobie robić też takie działo. Boże, to 13 tura to jeden. No to pionier, no to tam w sumie zrozumiałe. Nie robię na razie tych karawan i tak dalej, bo znowu mi splądrują. Teraz walka się toczy na moim polu. Na moim terytorium, może tak. Dobra, idźmy w te badania. Idźmy w te badania, słuchajcie. Chcemy dotrzeć tutaj. O, naukowcy też jeden dają, akademię więcej będą dawały. I potem też nie wiem, czy tędy te obserwatoria, cholera. Dużo nauki by było. Ale tu jest darmowa technologia, dużo zadowolenia. No, wielcy naukowcy trochę lepsi, szybciej i tak dalej. Że też ciekawe rzeczy. Jak ja chcę się z nimi strzelać? Chyba chcę się schować na razie. Niech mi się to wyleczy.
i dopiero wtedy zaatakujemy. Taki mam plan. Taki mam plan, szanowni państwo. O. Nie chcę go atakować, bo to strasznie boli, ale jeśli on chce zaatakować mnie, to mnie już tak to nie będzie bolało, bo ja mam te premie do walki takowej. No i straciłem trochę tych budowniczych. W sumie specjalnie tak robiłem. A teraz by się przydali. Gdzie to łaziło? Do Sewilli 17. A to może być dobre? Nie, ciągle 8 niestety, ale 36. 36 to może być, to ok. No patrzcie, jak to boli, kurde. A on ma jeszcze gorsze kary. Ale i tak ma o wiele potężniejszą jednostkę. Suma summarum. Ach, już mówiłem, że ten balans jest do kitu. To już nie będę powtarzał. Tego bym też rypnął. Nie no, to bym chciał zabić, ale nie mam jak. No chyba, żeby tego próbować tam wysłać. No można próbować, można próbować. O, i to jest też szybkie. To też chcemy wysłać na front. A, może generała bym se zabrał. Może generała bym se zabrał. Dobra, dwóch nawet tych wyślemy. Nawet dwóch, słuchajcie. To byśmy dali tu, to byśmy schowali do... Kurczę pieczone, trzeba było to ruszyć. Ale żem zrypał. Dobra, to niech stoi tu. No tak, kurde. Nie zauważyłem tego. Nie spodziewałem się. W ogóle strasznie, strasznie wolno się ta gierka toczy. Ja też się muszę zastanawiać oczywiście. No i tak to teraz wygląda. No dobra, damy to tutaj. Chyba go nie będę zabierał. Jakby coś spróbujemy zmontować tutaj armię. No chyba, że ten pokój zabrę. Czekajcie, czy ja chcę zabierać pokój? Nie no, ciągle się nie godzi. O, będę próbował. Jak mu coś zabije, to się prędzej czy później zgodzi. Zaraz, zaraz, o tym zapomniałem. Tego będzie mi strasznie rypał. Ale myślę, że trzeba schować się tu. Albo... nawet tu walić w tego, a potem celować w tego. No też nie głupie. No chyba nie głupie, słuchajcie. Ale to z generałem byśmy chcieli strzelić. Czyli ustawimy tego pana na razie tu. I tym rypniemy. Na to poluje, to bym ubił najchętniej. Czy ja go tu mogę zostawić? Czy tu coś jest? Żeby ten miał zasięg. Dobra, niech stoi tutaj. Chyba mi tu nic nie wiedzie, nie? Cholera, może wjechać. Obawiam się, że może wjechać. No tu są fajne budyneczki. No trzeba by je zrobić. Dwa kultury. To jest teraz chyba najważniejsze. Tu jest też dwa kultury. Ej, no to w to idziemy, w to idziemy. A tu? Zbudowałem ten wiatrak, żeby szybciej kolejne budynki robić, bo on tak działa. To jest ciekawe. O, dużo wiary i tylko trzy turki. No to też nie głupia. A i czekajcie, ja tu murów nie mam? Come on, no to trzeba mury zrobić, oczywiście, że tak. Mury i potem sobie dodajmy do kolejki właśnie te świątynie. Albo to. Nie no, świątynie najpierw. Bo będziemy za wiary kupować różne rzeczy. Zaraz jakieś jednostki. Czy ja teraz mogę sobie tutaj coś kupić ciekawego? Mogę sobie kupić fregatę, ale nie będę mógł nią strzelać. To może korwetę lepiej, żeby się blokować. Tutaj koszt tych jednostek też jest większy, zależnie od tego, jak to moje zadowolenie się prezentuje. Także też ciekawe. No ja w to szedłem.
Tu są te punkty zdrowia, że tak powiem, także trzymajmy się tego. O Jezu, teraz jeszcze ten mnie zaatakuje. Wcale bym się nie zdziwił. Arab jakoś tak sobie nie radzi tą pragą. Nie pomaga. To jeszcze pokój zawarł, powiedziałem. To normalnie masakra jest z tymi botami. Oho, widzicie, on też ma problemy, ale jemu to nie przeszkadza w niczym. W zasadzie. On ma większe problemy. Kurde, no nie wiem, czy ja potrzebuję tego pokoju, czy ja to ogarnę w warunkach wojennych. Gospodarkę w sensie, zadowolenie. Nie mam zielonego pojęcia. O, tu przypłynął. O, to nawet dobrze. A to był chyba ten, z którym się tutaj biliśmy kiedyś. Tak mi się wydaje. Kurde, no patrzcie, wycofał się. Ale tego nie mam jak dorwać. No nie mam. Dopiero chyba muszkieterem będę w stanie go strzelić. Najpewniej mi ucieknie. Wreszcie coś pozytywnego. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę. Konkwistador znowu. Siedź tu. Nie będę nim atakował. Znowu 33, kurde. A ja atakuję. Nie mogę atakować, muszę pilnować tego. Ale wypadałoby jednostki robić. Przecież jakbym poszedł w naukę, 34 to dalej źle. Nie. Ile mam? Korweta tu jest jedna, się uchowała. Trochę mało. Czyli na pewno druga. Dobra, na pewno druga, a potem pomyślimy. Jeszcze zobaczymy. Znowu jakiś event, wydarzenia. Znowu słabe. Jezu, jeszcze zadowolenie na minusie. Złoto sobie mogę odpuścić. Nie złoto, tylko żywność, ale to też mi będzie spadać. Ja pierdziule. Cholera, splądrowane pola też mi tutaj, patrzcie, 3 zadowolenia. Dają. Niezadowolenia, w sensie. No nie fajnie, nie fajnie. 6 turek, słuchajcie, tutaj. Tu jest nieranny ten strzelec tak bardzo. Nie, strzelec też już taki ranny. O kurczę, to trzeba będzie go podmienić. Bo tam jest korweta też. O, byśmy załatwili. Tylko znowu strzelam. A nie, no już nic nie wymyślę z tym zadowoleniem. Noż kurde. No i przeżył dziadyga. Nie no, mam 2 korwety, bo ta się tu leczy. Ale nie pykło. Ale nie pykło. Ale nie pykło. No tamten gdzie popłynął, kurde? Gdzieś popłynął. Psiną dal. O, słuchajcie. O, do atakowania miasta 100%. Dobre. Ale chyba najbardziej mi się jednak to podoba. No, chyba tak. Dobra, znowu się pozwolimy strzelić. Jakbym tutaj sobie zwiększył. Wolałbym się trzymać właśnie jakby tych moich ścieżek, które wybrałem, więc tutaj już tego nie będę brał, tylko pójdę jednak w to.
Na pewno muszę tutaj podmienić tego chłopaka. Dlatego. No i mógłbym się ruszyć, słuchajcie, tu. Zabić tego najprawdopodobniej. Tylko czy potem to mnie zabije? 3 sztuki nawet są już aż. Aż trzy. Ej, zaraz, oni tutaj też mnie mogą zabić, jak się by bardzo uparli. Ej, tu mam jeszcze muszkietera. On ma 21, ten ma 17. Czy ja to chcę ustawić tu, kurde? Niezbyt. Niezbyt chcę. Ale muszę w to jakoś pyrgać przecież. Ale dylematy, słuchajcie. Musi mi się to wyleczyć. Absolutnie. Tu mi poplądrowali. Co ty zrobiłeś? O, idź to ponaprawiaj, to zadowolenie się poprawi. No można to tutaj dać, żeby nie mogli tak sobie wychodzić bezkarnie. Tu za chwilę będzie trzeba podmienić. To w sumie już można. Tu się głupie nie wydaje. I co z tym? Czy to może mnie zabić? Kurczę, jak to wszystko źle jest takie wykalkulowane. Nie wiem, czy to zabiją, czy nie zabiją. Chyba zaryzykuję, bo no, zabicie takiej jednostki jest mega dobre. Więc zaryzykuję. Tu ładnie też dzielę, ale muszę gnoja dobić. Więc dobijemy. No i właśnie, patrzcie, 40 nauki, 40 kultury. To nie jest mało. Dobra, zaryzykuję, zostanę tutaj. To jest... On jest zdrowy w pełni. Chyba. Tak, dobra. No i teraz tych na front wysyłamy. Oni nam się przydadzą i to działo. Okej. No i tego bym chyba gdzieś tutaj zostawił. Może się tutaj pozwolę strzelić. Bo w coś muszą strzelać, może w działo nie będą chcieli. I to by było dobre. No i tu jest okej. Ile jeszcze to się będzie dziadostwo gniewać? 5 tur. Dobra. I się... No szkurcze, się zamieniło. No fajnie, że to tak działa, ale nie chciałem teraz. Conquistador. A tamten gdzie się pojawił? Był, kurde, i uciekł, słuchajcie. Też się te jednostki skubane szybko poruszają. No dobra. O. O, dobra, biorę, słuchajcie, naprawię tę gospodarkę. Nie podoba mi się to. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się to. Jak zaatakuję teraz Greka, to niestety... Będę miał też wojnę ze Szwedami. Co mi się oczywiście nie podoba, ale ponaprawiam sobie te pola, ogarnę sobie tę gospodarkę. No i chciałbym, tak generalnie, to ja bym chciał, słuchajcie... Zostać zaatakowany przez Greka, po tym jak zdobędę Cape Town. Na przykład. To by było ciekawe. I wtedy, na przykład, miałbym już sojusz z Chinami. I jest opcja, że Grek miałby też wojnę z Chinami. To by było idealne, z mojej perspektywy. Kraby zero. I tyle to nie. Tylko jak to zrobić, żeby to tak wyszło? No jednak dowalenie się do Cape Town, no to mi zajmie naprawdę długo, tak mi się wydaje. Jezu, 30 aż. Nie no, dobrze, musimy ogarnąć tę gospodarkę. W sumie dobrze, dobrze, dobrze. Mm-hmm.
Dobra, no a czekajcie, bo to też fajnie działało. Pustynia i tundra. Szlaki, trufle, 2 złota. Czy ja tu coś mam takiego? Nie. Żadnego takiego luksusu nie mam. Dobra, to idźmy. Idźmy w ten wiatrak, słuchajcie. O Jezu, tu mi się pojawiły. Nie, dobrze, że zawarłem ten pokój. Jezu, ile ja w to teraz będę się bił, walił w to, ile w sensie. Masakra jakaś. Masakra jakaś, słuchajcie. Dobra, to tu. To tu. A może nawet takiego fajnego screenka zrobię. Bo się wydaje ciekawy. To tu. Teraz. Albo nie, to tu. Tu się blokujemy. Może być tu. Teraz tak, działa są bardzo ważne. Więc jedno tu. Drugie tu. Tego. Tego tu. Ten ranny, ale ten zdrowy, więc blokuje. Czym jeszcze mogę blokować? Tym mogę blokować tak. Tym mogę blokować tak. Działo na drogę. Tym też bym strzelił chętnie. O, na razie dajmy tu. W przyszłej turze zaatakujemy. Spokojnie. To już niech tutaj se siedzi. To niech tu wylezie wreszcie. Okej, trzeba to wyleczyć. Ja nie wiem jeszcze, co ja dalej będę robił, ale coś muszę wymyśleć. Jeszcze nie wiem co, ale coś muszę wymyśleć. Uj, słabe zasięgi, szkoda. Tu są troszkę lepsze. Czym ja będę strzelał, słuchajcie? Działem będę strzelał, czyli to strzela teraz, pyk. Pewnie mi poplądrują gnoje. Okej. Trochę słabe te zasięgi. Niezbyt mi się podobają. O, jeszcze tu mam takiego prawie zdrowego. No trochę nie ma gdzie wejść, kurcze pieczone. Nie, to poczekamy chyba. Ty jak tutaj? Nie, to już nie strzelisz. Nie no, trzeba strzelać. Pyrgamy. Kurde, znowu nie sprawdziłem powyżej, poniżej. Sierota ze mnie. Tu chyba możemy sobie pozwolić. Za to też będą punkty? Mam nadzieję. Dobra, są. Ty, jak on oberwie. Zaskakująco dużo. Ty tutaj też. O. Nawet byłbym w stanie to chyba zabić. No, mogę, tak myślę. Jeszcze obrażenia obszarowe jakieś, kurde, poszły. I tak dobiję? Ty, już dobiłem. Dobra, to chciałbym te karabiny. W pierwszej kolejności. Ile ty masz tych punktów ruchu? Ty, to na 2 punkty ruchu jeszcze. To weźmy, zestrzelmy, tak. A co, już nie możesz go strzelić? Albo guziczek mi się podoba, guziczek się popsuł, skrót klawiszowy w sensie. No i się wracamy. No całkiem to przyjemne było, nie powiem. Nie powiem. Orbeta, idziemy. Wysyłamy typa tutaj. Chyba przeprowadzimy tę inwazję morską. Ty, złotomerę se mogę wziąć. Kurczę, korci mnie.
ale chyba nie w tym momencie. Ja złota mam dużo ogólnie. Ty, to czemu ja budynków nie przyspieszam, skoro mam tyle złota? O. O, właśnie. Zapomniałem. Dawaj to szybciej. Coś jeszcze chcę szybciej? To będę kupował. I to w ilościach kurde hurtowych, słuchajcie. No, chociaż nie, dobra, idziemy w badania, słuchajcie. Jak najszybciej trzeba to ogarnąć. O Jezu, jakie ładne. Ty, same plusy, patrzcie, 3 awanse i patrzcie, jakie dostałem. No po prostu, kurde, duże bonusy. A to, czekajcie, plus 1 atak, ale minus 30% siły, kiedy atakuje. A, 2 ataki, ale minus 30%. No ale i tak to jest dobre. Dobra, chciałem podwójny atak, o to mi chodziło. To niech będzie. Dobra, lecz się, chopie. Karawanę teraz trzeba zrobić. Do Barcelony to chodziło. Z produkcją. Boże, tam łażą. Ale mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Dobra, zaatakujmy też tutaj, zaatakujmy też tutaj. 31. No zaraz to ogarniemy, słuchajcie. Niedługo. Dobra, idźże. Co to jest? A nie, to jest fregata, czyli ma być tutaj. Ma być tutaj, tutaj. Dobra, niech się już nie pojawią jakieś nowe tylko. Się skurkowany leczy, narobi tego gówna pewnie. O, ja tutaj muszę, tak. Cholera. Nie, no jak? Dam ci jedną sztukę. A nie, żelazo to są działa polowe, to nie. Jednego konika ci dam, słuchaj, jak mi dużo złota dasz. Ale znacznie więcej. Albo te perły, jak mi dasz. Uj, perły nie. Kraby 277. Dobra, dawaj 50. Przegiąłem pałę chyba, nie? 20 też nie. 10. Dobra, 7. O. No i dobra, to coś pomoże? Mam nadzieję. Mam nadzieję, słuchajcie. Przerwie sobie, popatrzę, poklikam po tych cyfkach, czy ktoś się na coś się zgodzi. My to teraz dobijemy. Ty, 0 na 5 szlaków. Nie, no masakra. Masakra. No i patrzcie, ile tego już tutaj wziął. Nie no, nie mogę się z nim sam bić, bo to będzie masakra znowu. Ale muszę ufortyfikować te miasta, czyli ja tutaj będę musiał zbudować. Tu na 100% będę musiał zbudować. Zaraz, ja to już zbudowałem. Ten bastion. O kurde, zbudowałem to już. Ty, muszę to zrobić tutaj. No właśnie. To, a potem se dam do kolejki. O, a potem to. I też muszę przyspieszyć, muszę pamiętać, żeby to przyspieszyć. Tu się strasznie dużo popsuło, jak widać. No nie mogę nowych dołożyć. To ma być absolutnie. To ma być. Tur. No dobra, to zainwestujmy. Dobra, czyli tu jest ok. Tak, będę musiał teraz to ponaprawiać wszystko. Ponaprawiać, poogarniać. Dobra, ustaw się może tu na razie. Jezu, to też muszę naprawić przecież. A kurde, czy ja tu mogę se, słuchajcie, pewnie nie. Albo tu bym sobie kupił albo zrobił szybkiego robotnika. Ja bym chciał do kolejki go dodać, o. Chyba, że mogę go kupić. Tu czekamy. Ty, 160. Jakie tanie.
Na takich polach se siedzą. Możesz na tym siedzieć. Dobra, jest okej, zaraz to ogarniemy i będzie dobrze. Zaraz to ogarniemy i będzie dobrze. Dwie turki. Dobra, tu grzejemy szybciutko. Teraz. Ty załatw tego. Ty, mój sympatyczny kolego, cofnij się aż tutaj. Ty tu rypnij w to. Ty tu rypnij w to. A ty tu se siedź. Ty se rypnij w to. Ty se rypnij w to. To na front. Ej, czy ja mam w ogóle pokój? Patrzcie. Nie, dobrze. Okej. Okej. Tym bym se też strzelił, żeby doświadczenie zdobywał. Spoko loko. Może być bez tego generała w sumie. Mogę go ustawić, a tutaj niech se siedzi. No, już niech se siedzi, już nie będę kombinował. To w takim razie jednak się wraca. 32, spokojnie. No i o. No i tym chcemy doświadczenia nabić troszkę. I dwie turki, szanowni państwo, i będzie teoria naukowa, i będą fajne budynki, wtedy będziemy wydawać to złoto. Także chwila na gospodarkę, słuchajcie. W ogóle powinienem to poustawiać wszystko jakoś. Ale nie chce mi się, trochę ta walka tutaj jest pierdliwa. I to strasznie też dużo tych jednostek jest, chociaż limitu nie wykorzystałem, ale strasznie dużo tego mam. Zarządzanie tym to jest masakra jakaś, choć ja to zwykle lubię, ale tutaj jest przegięcie, zdecydowanie przegięcie. Ale bym mu to splądrował masakrycznie, słuchajcie, a weźmy jeszcze jedną, żeby równo 255 była, zrobimy sobie tamte wieloryby i ja sobie sam poklikam trochę, znaczy w sensie do tych ciwek zagadam, zobaczymy, czy uda mi się coś wykombinować. I on też pewnie zadowolenie sobie ogarnie w tym czasie. Narobi jednostek 2 miliony. I się będę z tym gównem musiał użerać. Masakra jakaś normalnie. Masakra. Ile mam od szpiegów nauki? 31. Kurde, 10% prawie. Aż nie opłaca się nimi coś robić, bo mi pewnie zabiją tego szpiega. A nie chciałbym, żeby zabili. On się w ogóle musi, kurde... Czekajcie. Nie, no tak, przyjaźń to mogę, nie? Ale paktu defensywnego nie mogę brać nowego. Z Chinami muszę próbować. O ile to tutaj tak działa. Nie, no chyba tak działa. Ale dobry moment, idealny w sumie. Na zakończenie odcinka i na poklikanie. Co tam się dzieje? Ohohoho, pokończyły się układy i dobrze, ja sobie to porobię, słuchajcie. Niedobrze, punktów ruchu nie było. Smuteczek. Dobra, rób mi to szybko. O, proszę bardzo, jakie mam teraz ładne pole. Eleganckie. Tu jest, no właśnie, trzeba by to ponaprawiać. Ale najpierw to. Najpierw to. Tu też mam za to kary, kurczę. Do wszystkiego mam tu karę, słuchajcie. Dobra, sam sobie to za chwilę ustawię. Bo mi się autentycznie nie chce tego robić. No teraz chyba nikt mnie nie zaatakuje. Zakładam, że będzie spokój przez chwilę chociaż. To jest ta moja fajna korweta. Działo, zaraz sobie sam ustawię, zaraz sobie sam poklikam. Za chwilę będziemy budować fantastyczne rzeczy. I mam nadzieję, że ruszymy z kopyta tym sposobem. Chodź ty. Też niestety przyszła tura, no ale to nas uratuje. Demografia. 15 punktów procentowych Chinka nade mną. No, ale patrzcie, będzie szkoła publiczna, będzie obserwatorium.
całkiem niedługo, czy raczej dużo obserwatoriów i mam nadzieję, że damy radę. Także chwila na gospodarkę teraz, ale potem jak wrócimy do tej wojny z Grekiem, to podejrzewam, że będzie jakaś masakra. Aż mi się przypomina taka stara gra na afrykańskim kontynencie, na realistycznej mapie Afryki graliśmy i z Zulusem się tak biłem. Pod koniec giery to było. Na każdym polu miał jednostkę. Tutaj to jeszcze tak źle nie wygląda, ale i tak wygląda dramatycznie. Strasznie dużo klikania. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razie.